Należy obliczyć pochodną funkcji f, jeśli funkcja f dana jest wzorem f od z równa minus 3 plus 4z do piątej dzielone przez 4 razy arkus tangens z. Policzmy. Pochodna z funkcji f to pochodna z takiego ułamka minus 3 plus 4 razy z do piątej dzielone przez 4 razy arkus tangens z. Żeby obliczyć tę pochodną, musimy skorzystać z kilku własności różniczkowania, albo inaczej z kilku wzorów, które mówią nam o tym, jak różniczkować, między innymi o tym, jak różniczkować ilorazy, jak różniczkować sumę takich wyrażeń w liczniku. No więc przypomnijmy te teoretyczne wyniki, które tutaj nam będą potrzebne. Pierwszy wzór to wzór, który mówi nam o tym, jak różniczkować ilorazy. Jeżeli mamy funkcję g, która jest dzielona przez pewną funkcję h i chcemy zróżniczkować taki iloraz, to należy pamiętać, że powinniśmy to zrobić w następujący sposób. Funkcja g to funkcja z licznika, funkcja h znajduje się w mianowniku, pochodna z takiego ilorazu to pochodna z funkcji z licznika razy mianownik przepisany bez zmian minus licznik przepisany bez zmian razy pochodna wyrażenia z mianownika podzielone przez mianownik, tak jak był, podniesiony jeszcze dodatkowo do kwadratu. Zapiszmy przy okazji również pewien wzór, który nie zachodzi, natomiast który powoduje, że niektórzy stosując go popełniają bardzo poważny błąd merytoryczny. Mianowicie, jeżeli mamy taki iloraz, no to niektórzy różniczkując takie ilorazy, robią to w ten sposób, myśląc, że to jest, że w rachunku różniczkowym zachodzą takie proste wzory, że liczą osobno pochodną z licznika i pochodną z mianownika i przepisują tylko między tymi wyrażeniami znak dzielenia, tak jak to tutaj było. Robiąc pewnego rodzaju analogię do dodawania. Mianowicie faktycznie prawdziwy jest wzór, który mówi, że jeżeli mamy sumę dwóch funkcji, to pochodna takiej sumy to jest pochodna z pierwszego składnika dodać pochodna z drugiego składnika. Czyli dla dodawania taki wzór zachodzi, że można policzyć pochodną z każdego z tych składników osobno i przepisać znak działania pomiędzy tymi funkcjami. Przepraszam, tutaj oczywiście jest pochodna z tego drugiego składnika. Natomiast należy pamiętać, że w przypadku mnożenia oraz dzielenia takie wzory nie zachodzą. I napisanie pochodnej z ilorazu w ten sposób to jest bardzo poważny błąd merytoryczny. Trzeba pamiętać, że pochodna z ilorazu to nieco bardziej rozbudowane wyrażenie, dokładnie tak jak to tutaj zostało zapisane. Zapiszmy może jeszcze jedną własność dla pochodnej, którą tutaj też wykorzystamy. Mianowicie, jeżeli mamy dowolną stałą c, która jest mnożona przez pewną funkcję g i liczymy z czegoś takiego pochodną, to można te stałe wyłączać przed pochodną, czyli mamy, że to jest stała razy pochodna z funkcji g. To oznaczymy sobie jako własność trzecią. No dobrze, w takim razie teraz wykorzystajmy te własności, które tutaj zapisałem, do obliczenia pochodnej z funkcji, która jest podana w naszym zadaniu. W pierwszej kolejności po prostu rozpiszemy wzór na pochodną z ilorazu. Zapisałem bardzo długo kreskę ułamkową i teraz na tej kresce ułamkowej w liczniku muszę wypisać iloczyn tych wyrażeń, tak jak to tutaj mam napisane. Czyli mamy tak. W pierwszej kolejności mam pochodną wyrażenia z licznika, czyli pochodną z minus 3 plus 4 razy z do piątej, razy wyrażenie z mianownika, tak jak ono tam było, czyli razy 4 razy arcus tangens z. Minus wyrażenie z licznika, tak jak było, bez zmian, czyli minus 3 dodać 4 razy z do piątej, razy pochodna wyrażenia z mianownika, czyli mamy 4 razy arcus tangens z i z tego ma być policzona pochodna w tym miejscu. I to ma być wszystko podzielone przez to, co stało w mianowniku, czyli przez 4 razy arcus tangens z, ale podniesione do kwadratu.
Dobrze, na razie nie policzyłem żadnej pochodnej, tylko rozpisałem wzór na pochodną ilorazu zgodnie z wzorem numer 1. Zapiszmy, że tutaj w tym miejscu skorzystałem z wzoru numer 1. Natomiast teraz policzymy te pochodne, a dokładnie najpierw jeszcze rozbijemy nieco, korzystając tutaj z własności numer 2 i 3. Policzę teraz też pochodną z tego wyrażenia tutaj. Będziemy mieli tak, równa się, no mamy taką dłuższą kreskę ułamkową, no i teraz mamy, co następuje. Korzystając z własności numer 2, licząc tę pochodną z tej sumy, mogę policzyć osobno pochodną z tej stałej, dodać pochodna z tego wyrażenia. No i teraz to już są proste pochodne, natomiast musimy sobie też przypomnieć pewne wzory na pochodne z funkcji elementarnych. Napiszmy może tutaj jako wzór numer 4, że na przykład jeżeli mamy funkcję, która jest stałą, funkcja stała, to pochodna z funkcji stałej jest równa 0. Kolejna własność, która mi tutaj będzie potrzebna, to sposób różniczkowania funkcji typu z do kt, czyli takich funkcji typu wielomianowego. No i jeżeli mamy z do kt, to pochodna z takiego wyrażenia to jest k razy z do potęgi k minus pierwszej. Czyli zmniejszamy wykładnik o 1. No i ten wykładnik najpierw jeszcze nam tutaj wyskakuje przed z w takiej postaci, że to jest ten wykładnik stary razy z do pewnego nowego, do pewnej nowej potęgi, przy czym ten nowy wykładnik jest o 1 mniejszy niż był wcześniej. No i tutaj jeszcze dodatkowo przy okazji za chwilkę będziemy potrzebowali obliczanie pochodnej z arkusa tangensa, więc również sobie tutaj od razu zapiszę ten wzór. Na niebiesko, arcus tangens z, pochodna z tej funkcji, to jest 1 dzielone przez 1 plus z do kwadratu. No i wydaje mi się, że to już wszystkie klocki, które będą nam potrzebne do tego, żeby zbudować i rozpisać tutaj tę pochodną, którą mamy policzyć. Wróćmy więc do naszych obliczeń. Mamy teraz po kolei. Otwieramy nawias. Pochodna z minus trójki, to zgodnie z wzorem numer 4, 0, bo to pochodna ze stałej. Dodać. Teraz pochodna z 4 razy z do piątej. Pierwsza rzecz, z której skorzystamy, to własność numer 3, która mówi nam, że taką czwórkę, która tutaj występuje, można wyłączyć przed pochodną, czyli mogę napisać plus 4 razy i teraz policzyć pochodną z tego, co zostaje, czyli z do piątej. Z kolei pochodna z do piątej, no to jest wzór numer 5, który mi o tym mówi, jak można różniczkować takie wyrażenia dla k równego 5. Czyli z do piątej pochodna to będzie piątka razy z do potęgi o 1 mniejszej, czyli z do czwartej. W związku z tym, jeszcze raz, pochodna z do piątej to 5 razy z do czwartej. No i teraz mam tak, razy to wyrażenie minus całe to wyrażenie trzeba po prostu przepisać. Ten środek przepisujemy. Nie ma tutaj powodów, żeby cokolwiek zmieniać. Czyli razy 4 razy arcus tangens z minus minus 3 plus 4 razy z do piątej w nawiasie razy. No i teraz muszę policzyć pochodną z tego wyrażenia tutaj. No i znowu mam 4 razy pewna funkcja. Korzystając z własności numer 3, czwórkę mogę wyłączyć, więc dostaniemy razy 4 razy. No i zostanie mi pochodna z arcus tangens z. No i właśnie to jest wzór numer 6, który już sobie tutaj specjalnie wcześniej zapisałem. Czyli mamy, że ta pochodna z arcus tangens z to jest 1 dodać z do kwadratu. No i teraz jeszcze tylko dodatkowo muszę przepisać mianownik i ten mianownik podniesiony tutaj do kwadratu, tak jak było wcześniej. Czyli mamy 4 razy arcus tangens z podniesiony do kwadratu. Dobrze, no to w takim razie teraz wystarczy nieco pogrupować te nasze wyrażenia, które tutaj mamy, ewentualnie rozbić ten ułamek na dwa ułamki, jeżeli chcemy to tak zrobić, dlatego że w tym pierwszym ułamku, jeżeli sobie rozbijemy, że to jest całe to wyrażenie przez ten mianownik, minus to drugie wyrażenie przez ten mianownik, no to w tym pierwszym ułamku widać, że nam się 4 arcus tangens z skróci. No więc zapiszmy może, co dostaniemy. W pierwszym ułamku będziemy mieli następujące wyrażenie. 4 razy 5 to będzie 20 razy z do potęgi czwartej.
Ta pozostała część nam się skróci z tym kwadratem tutaj, bo to jest to samo wyrażenie, co tutaj w mianowniku w kwadracie, więc zostanie w mianowniku 4 razy arcus tangens z. Natomiast potem będziemy mieli minus, i będzie, czyli ten minus, no i teraz będziemy mieli jeszcze ten drugi ułamek, tym razem nieco dłuższa kreska ułamkowa, no i zobaczmy, co tutaj zostanie. W liczniku będziemy mieli tak, 4 razy całe to wyrażenie, czyli będziemy mieli 4 razy minus 3, dodać 4 razy z do piątej, no i to będzie dzielone przez 1 plus z do kwadratu i dzielone jeszcze przez 4 razy arcus tangens z do kwadratu, więc napiszmy to na jednej kresce ułamkowej, czyli dzielenie tego ułamka przez jeszcze to wyrażenie to jest takie wyrażenie, w które w mianowniku będzie miało iloczyn 1 plus z kwadrat razy to wyrażenie stąd. Czyli będziemy mieli tutaj wyrażenie to, które było, 4 razy arcus tangens z do kwadratu, jeszcze 1 plus z do kwadratu. No i to też już można byłoby zostawić, natomiast widać, że tutaj pewne rzeczy się jeszcze poskracają. Możemy jeszcze nieco uporządkować, mianowicie tutaj 20 z czwórką się skróci, więc to zostanie 5. Natomiast tutaj możemy też jeszcze ewentualnie czwórkę wyłączyć, czwórkę do kwadratu, rozbić to na 4 do kwadratu razy arcus tangens z do kwadratu. I jak tutaj wyłączymy, to czwórki nam się tutaj też jeszcze skrócą i dostaniemy, co następuje. Będziemy mieli pierwszy ułamek w takiej przyjaźniejszej postaci 5z do czwartej dzielone przez arcus tangens z minus, a w tym drugim ułamku zostanie nam w liczniku minus 3 plus 4 razy z do piątej, a w mianowniku będziemy mieli, tak, tutaj czwórka do kwadratu, czyli będziemy mieli 16 i z tą czwórką się skróci, to zostanie tylko jedna czwórka, razy arcus tangens z do kwadratu, razy jeszcze 1 dodać z do kwadratu. No i to, co teraz dostaliśmy, to już jest końcowa postać. Jest to odpowiedź do naszego zadania. Pochodna z funkcji f, która była podana, to właśnie różnica takich dwóch wyrażeń.